Chodzi o to, aby użytkownicy, którzy mają już instalacje fotowoltaiczne na swoim dachu, mogli inteligentniej wykorzystać tą energię do swoich potrzeb, czyli żeby nie oddawali jej do sieci, a następnie odbierali z 20% opustem, tylko żeby mogli jak najwięcej energii wykorzystać u siebie, bezpośrednio do swoich, w swoich odbiornikach. Jednym najbardziej podstawowe sterowanie możemy mieć już wbudowane bezpośrednio w falownik i wystarczy nam tak naprawdę tylko falownik Froniusa, na przykład Symo, Primo, Galvo, który ma wbudowany przekaźnik służący do sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii. Natomiast najbardziej zaawansowane rozwiązanie to jest to, za co dostaliśmy w tym roku złoty medal targów, międzynarodowych targów poznańskich, czyli rozwiązanie, które się nazywa Fronius On Pilot. Chodzi o to, aby nadmiar produkowanej w instalacji fotowoltaicznej energii przekazywać do grzałki proporcjonalnie do tego nadmiaru. Czyli mamy licznik energii elektrycznej, który nam mierzy to, co się dzieje na styku budynku i operatora sieci. I jeżeli tutaj występuje nadmiar produkowanej energii, to wtedy możemy go skierować płynnie do grzałki i tak podgrzewać wodę, żeby ta energia nam niepotrzebnie nie wypływała. Oczywiście wszystko można bardzo ładnie monitorować na naszym portalu SolarWeb, www.solarweb.com. W bardzo ładnej graficznej formie jest to przedstawione, co się z energią dzieje, czy ona wypływa z budynku, czy ona zostaje w budynku, czy jest zużywana w danym momencie na potrzeby chociażby odbiorników, czy tej dodatkowej grzałki. Oczywiście sama instalacja fotowoltaiczna jest kosztowna. Jest to inwestycja, która zaczyna się od kilkunastu tysięcy złotych, najmniejsza instalacja. Oczywiście w miarę im elektrownia jest większa, tym te koszty są większe. Natomiast proszę pamiętać, że jest to inwestycja, czyli coś, co w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat powinno nam się zwrócić. Tak? I jeżeli w tej chwili szacowany zwrot z inwestycji w taką domową elektrownię to jest około 10 lat, no to oczywiście mając tego typu urządzenia możemy minimalnie ten okres skrócić, na przykład do 8 lat. Oczywiście wszystko jest do policzenia, trzeba to dla indywidualnego budynku określić profil zużycia, określić profil produkcji, porównać go i wtedy można oczywiście to matematycznie wyliczyć, jakie będą zyski i jak szybko nam się inwestycja w to urządzenie zwróci. Co jest ważne, każdy z tych urządzeń można kupować indywidualnie, czyli możemy mieć najpierw falownik, potem możemy do niego dołożyć licznik energii po to, żeby budować właśnie takie profile zużycia energii. I jeżeli stwierdzimy, że zbyt dużo energii oddajemy do sieci, wtedy możemy zainwestować w to urządzenie i ocenić. Zresztą program portal SolarWeb nam to podpowie i umożliwi, czy lepiej na przykład składować to w akumulatorze, czy może właśnie lepiej zrobić to w ten sposób. Jest to bardzo sprytne urządzenie, które pozwala nam magazynować energię elektryczną w formie ciepła, czyli coś, co jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, zwłaszcza, że bojler bardzo często już w domu mamy.